Jest kolejny dzionek. 6:39, czyli wstajemy bardzo wcześnie. Wstajemy o 5:00. Przed 7:00 staramy się wyjść w trasę. I spało się bardzo dobrze, ciepła woda wykąpani, ale regeneracja za krótko, żeby się zregenerować. No i muszę gonić wszystko przez to filmowanie, ale sam tego chcę. Jadł dysząc. O, i oto zalety właśnie wcześniego wstania. Jeszcze jest chłodno. Słońce jeszcze takie za chmurami. Ale zmęczenie jednak jest. Potem człowiek powoli się troszkę rozkręci. Będzie lepiej. No a co do regeneracji, no my jesteśmy ile? Ja już jestem 5 dzień. Oni są 6. To taki leszczynowy lasek. Tam też jakiś młody lasek bukowy. Idziemy. Dzisiaj nie ma w ogóle mrozy. Tak jak wczoraj. Czyli buty prawie suche. Po tych wczorajszych marszu jednak te buty w nocy nie przeschły. Mamy tutaj teraz wgląd na fort Srebrna Góra. I teraz widzimy, że tam po prawej stronie jest kolejny fort, którego nie widzieliśmy. Ale fort robi wrażenie. Samo okrążenie jego, ile nam zabrało czasu. I dalej. Popatrzcie, jakie ładne słoneczko. Tak przymglone. I tak może być. Doszliśmy do czeskiego lasu. Idziemy dalej. No a ja wczoraj zrobiłem głupotę, bo jak zaszliśmy do tego sklepu, obkupiłem się przeróżnymi produktami spożywczymi. I kupiłem sobie kiełbaskę, makrelkę. I zrobiłem błąd, bo powinienem wczoraj zjeść makrelę, a dzisiaj kiełbasę. Bo dzisiaj z rana tak makrelka mi tak nie bardzo wchodziła coś. Mam niestety połowę makrely w plecaku. Muszę się jej szybko pozbyć. Bo śmiejemy się, że maszerując rozciągam zapach makreli. Jeszcze nas jakieś wilki dopadną. Zaraz jakaś skarpa będzie, to zrzucę tą makrelę. Tutaj w środku lasu Kołowieckie Diana w Nowej Rudzie i takie rozdroże. Idziemy stamtąd i skręcamy w prawo. Wklepałem sobie w końcu nawigację i mam tu takie rozdroże, czyli to w prawo. Całkiem nieźle pokazuje ta nawigacja. Mam cały czas zasięg. Akurat plus wyłapuje tutaj zasięg. Akurat Sławek ma w Orange Edyta i mam jakieś problemy z internetem. Także nie zawsze wiemy, jak iść, ponieważ nie ma zasięgu. Proszę bardzo, nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest. Zarysowało moje przejście i nadal nie widziałem oznaczeń. Dostrzegłem tutaj wielki zakręt i zgadza się. Widzicie tam z tyłu za mną? Po raz pierwszy spotkaliśmy długodystansowców takich jak my po 4., po 5. dniu. I oni idą już 10 dni. Około gdzieś tak osoby mojego wieku założyli sobie przejście 25-28 km dziennie. Troszkę krótsze dystanse niż my. Czerwieńczyce skręt koło takiego krzyża. I schodzimy z drogi asfaltowej. Jak jaskółki nisko latają. I co to będzie znaczyło, że nie ma, będzie pogody? No jest duszno. Cykoria. Piękna. A ona do czegoś służy? Zwana podróżnikiem. To też cykoria to coś jako przyprawy chyba. A. Ziona w ogóle leczy niesprawności. No. A. Zaburzenia coś, trawienia. Coś ma na coś. Czyli co, jak można by to zjeść takie, czy co ususzyć?
Myślę, że to należy do tych kwiatów jadalnych. Jadalnych. No, jest pełno tych jadalnych. Nawet stokrotki myśmy za dziecka wpierdzielali stokrotki. Tam masz taką ładną. Jakie ładne. Jaka ładna rozdzielnia. Gzyms, półokrągły kształt. Łąki otoczone pastuchem. Tam gdzieś słyszeliśmy konie, także one się gdzieś tu pasą. Widzicie to? Co to jest? Pełno mamy tu takich latających kleszczy. Czy to jest odmiana? Chyba tak samo działa. Gryza się. Potem rozwija. No ale musimy bardzo się sprawdzać, bo kleszczy jest bardzo dużo. Akurat na mnie to może kilka siadło podczas tej wyprawy. Na Sławka cały czas. Mając nawigację i tak pobłądziliśmy. Także wracamy z kilkaset metrów i odbijamy tutaj w prawo. Szlak skręcaj. Pierwsze dzisiaj takie strome podejście. Czyli tak, to strome podejście. Wyszliśmy na coś takiego. Takie wzniesienie po to, żeby tuż obok zejść. Czyli tam można było już zrobić przecinkę. No ale jest, zrobione są metry dodatkowe. Trochę więcej spinaczki. Czyli tak, to cośmy przed chwilą weszli. Teraz schodzimy. Na horyzoncie mamy słupiec. Tam już się pojawiają góry stołowe. No, a my tu widzimy aptekę tylko. Coś do jedzenia, a ja widzę czereśnie. Mam nadzieję, że gdzieś będą. Jaką on drogę przeszedł? Dożyje czy nie? Do końca? Wezmę go, bo się wysuszy się całkiem. To jest. Już chyba wstać to będzie potrafił. Na pewno. Padły lody, bułki, konserwy. Coś do picia. To 80-litrowy plecak. I po prostu nie dość, że się pozbyłem tych rzeczy, pół kilo, półtora, to jest wywalony do po prostu po brzegi. Doładowałem się zakupami i jeszcze byłem w bankomacie po pieniądze. No mój plecak to jest 25 przynajmniej teraz waży. Ale teraz mnie prowadzi przez takie osiedle. Wczesna komuna. Plecak masakrycznie ciężki. Jedną bułkę muszę wyjeść. Chociaż tyle. I zapinkalam. Oni są tam. Już nie mam kapelusza, gdzieś go zgubiłem. Po drodze były takie niebiańskie czereśnie. Ale niestety wyskubane od dołu. Tylko na tych wyższych gałęziach. A teraz wchodzimy na kościelec. Nie wiem jak ja sobie z czapki poradzę, ale coś tam znajdę może w plecaku. Już wchodzimy na kościelec. Taka alejka od góry. Co chwilę jakieś takie schody. Z takiego brunatnego kamienia i takie solidne
klony po wszystkich stronach. Co chwilę są schody, ale naprawdę są strome. Tutaj na przykład podmyło pierwszego schoda i żeby wejść na niego trzeba kroka za 60 cm dać, a tu mamy drogę krzyżową. Jesteśmy chyba gdzieś w połowie góry. Na szczęście słońce nie jest takie agresywne. Chociaż tyle, bo nie mam tej czapki i kurczę, może być kiepsko. Tu mamy kolejną stację. I tu zobaczcie, jaka poręcz. Jakie liny. To pewnie z jakiegoś wyciąg szybów górniczego. Droga krzyżowa kończy się na Górze Świeckich Świętych. A tu mamy Sanktuarium Matki Boskiej. I tu taki ołtarz. Puszczamy kościelec, który jest gdzieś tam poniżej. Byliśmy tu w tej altance. Ja się zdrzemnąłem. Tylko słyszałem, jak Sławek i Edyta jak rozmawiają. Tak mnie ścięło. Ale możliwe, że na plus, bo złapę jaką lepszą energię. A tymczasem bardzo ładna pogoda się zrobiła. Czapki oczywiście nie mam. Teraz będę miał taką apaszkę sobie założę, jak będzie prażyło. Czapka była wygodna, powiem, że nie powiem, że nie, bo ale wcale nie byłem do niej taki przywiązany. Redukowany kosielcu. Trzeba wejść zobaczyć szybko. Panorama. No jest taki widok na góry, gdzie byliśmy, gdzie idziemy. I szybko schodzę, bo oni poszli już. Nie, bo byłem na tej wieży widokowej. Z 10 minut będą przede mną. A jeszcze na dodatek pozbywałem się tej rybki. Uwaliłem sobie ręce, wycierałem w trawę. Zgubiłem butelkę, po której musiałem wracać. Tak to kończy się właśnie takie dobre serce. No ale tam może jakieś zwierzątko sobie to zje. No i teraz zapiernicza droga w dół. Równa, asfaltowa. Tylko, że tak, skoro ja tak mogę szybko, to oni też. Tu nie na drobie. Gonię, ale nie mogą się zatrzymać. Czarny las w środku, całkowicie czarny. Tak gęsty. Po prostu nie widać jednego promyczka słońca tam. Dopiero tu się przerzedza. I skręcamy w prawo. Nie cudnie? Są. Jakieś 100 metrów przede mną. A teraz te pola. I to rzeczywiście pszenica. A, to tutaj te czereśnie sobie zrywali. Tu jakaś dzika jabłoń. Budynek z taką kopułą przypominającą kościół. To nie jest żaden kościół. To jest jakby pomieszczanie różnych budowli, nie wiem. Straż, jakiś młyn, jakiś kościół, nie wiem co to. Może wszystko naraz. Po prawej stronie tam była taka fabryczka, tam wystaje komin. Tu mamy taką zajezdnię. I takie stare budynki kolejowe. Most taki drewniany. A tu jabłka. Czerwone? Tylko na spróbowanie, tylko na spróbowanie. Jabłek to się już boję jeść. Co? Ja mu dodam. Zjadłby, ale nie na takiej wyprawie. Takie 3 mesy przed nami, Biedronka. Aha. I wszyscy parzą nam się jakieś owoce. Czyli zatrzymam się na chwilę, na słaby garbus. Ja to marzę o czereśniach.
nie opłaca się zgiąć kolan nawet. Chciałem wziąć, ale nie ma siły z tym. No, wyszliśmy z Biedronki i teraz mamy tutaj, nie ma nic miejsca w cieniu, siedzimy przy takiej słupie. I takie rozkoszności. Ja sobie ogórczyk, to co marzyłem, czereśnienki. Są i to jest takie fajne, ale je przemyję, bo nie chcę mieć tych niespodzianek co ostatnio. No, a potem w drogę. Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Jakie to miasto, nie wiesz? Wierzchosławice? Wierzchosławice. No, nie widziałem żadnego znaku. Wampirowice. Wambierzyce. 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 Miałeś mi nożyk wyciągnąć? Idziemy, opuszczamy tutaj ten szyld. No a kosz jest tu 20 metrów od nas. Idziemy dalej. To nie Wambierzyce, to Ścinawka Średnia. Jakieś budynki gospodarcze, błyny, jakieś PGR, ale ładnie zbudowane. Wolę na świeżym powietrzu. Tu kolejny taki bliźniaczy budynek, ale ten już mieszkalny. Ścinawka Średnia. No. Wyobraźcie sobie, że za tym młynem, czy tym budynkiem jakimś gospodarczym, który tam był, coś tu jedzie. Minęliśmy po kolei ze cztery podobne bliźniacze domy, budynki i nie jestem w stanie powiedzieć, czy są opuszczone, czy nie. Tu mamy jeszcze taką panoramę na to miasteczko. Tam widać na górze, skąd szliśmy, wzdłuż tych pól pszenicy. Potem poszliśmy tam koło dworca i potem tutaj przy tych budynkach ostatnich, które wyglądają na opuszczone, ale to nie wiem, czy to jakieś pozostałości PGR-u, czy coś takiego. Tam traktor ładuje bale na jedną kupę, te role ze słomą. A my sobie idziemy tą ścieżką. I moi kamraci są tam. Muszę ich gonić. A tu taka ściana z dębów i lip. A tam chyba orły. Tak, orły. No to pierwszy raz widzę na trasie orły. Słońce jest za chmurami. Te jaskółki, które tak nisko latały, troszkę nas nastraszyły, że to będzie deszcz z tego. Ale jak na razie jest spokój. Jest najlepsze, co może być, do marszu. Lekki chłodek. Chociaż pewnie zaraz się skończy, bo wyjdziemy z tej strefy tych drzew. Nawet nie wiem, ile się przeszliśmy, ale na pewno jest połowa trasy. Słońce już zaczęło bardzo grzać, ale tu jest ciekawe miejsce. Tutaj była tablica informacyjna, że tu miało być filia obozu Gross Rosen. Prawdopodobnie na tym wzgórzu, na tym zboczu. No a dla nas to jest teraz po prostu spacer, wakacje. No a tutaj Niemcy planowali takie rzeczy, obóz pracy. No tu mamy taki dąb, który pamięta tamte czasy. No i droga dalej. Teraz mamy więcej takich otwartych przestrzeni, mniej gór. Prawdopodobnie będzie też więcej owadów jakichś gryzących. Bo ci turyści, którzy nas minęli, właśnie mówili, że mieli spory problem z komarami i z muszkami. Po długiej przerwie, po takim długim marszu, mamy przystanek z widokiem na Szczeliniec. Tam w takiej kapliczce. Co to będzie? Matka Boska, tak? Nie. To jakiś święty chyba będzie.
rozdroże nad Wambierzycami. A, po niemiecki. Dla wspaniałej. Teraz jeszcze nas czeka droga w dół. Powoli trzeba się rozruszać. Opuszczamy to miejsce. Tu mamy z kolei pola pszenicy. I zbliżamy się do Wambierzyc. Są one tam w oddali. Tam. Pokonaliśmy dzisiaj chyba 22 km. Czyli mamy jeszcze do pokonania może jakieś 8, 7. Ale to w zależności ile zdołamy. No i z kolei chciałem teraz zapiąć pas. Cały czas go muszę albo zaciągać, albo poluzowywać. No zauważyłem, że coraz bardziej go jednak zaciągam, bo człowiek spala tą tkankę. I byłem przerażony jeszcze przed Biedronką, że nie mam wody. Na szczęście pogrzebałem w plecaku i znalazłem 3 różne butelki z wodą, o których nie pamiętałem już. Także chyba lepiej przelewać tą wodę do jednej butelki, niż zostawiać sobie kilka takich resztkówek. I dalej. Tak idąc teraz i patrząc i filmując te osty, te zioła, pola. Przez te całe życie to wyobraźmy sobie, ile my widzimy takich rzeczy, a potem je zapominamy. No musimy zapomnieć, bo z tą pamięcią tego wszystkiego to nie wiem, czy dałoby się w ogóle żyć. Także za każdym razem jakby odkrywamy to, przypominamy sobie, odkrywamy coś nowego. Piszmak? No, sławki się znają. Takie wielkie. Delikatna zaczepka. Właśnie wyszliśmy z Wambierzyc i zaczyna się taki las, łąki. Taki tunel. A co do Wambierzyc, no nie zatrzymaliśmy się tam na dłużej. Ja chciałem wejść do kościoła, ale nie mamy czasu na to. A niestety, zamiast do kościoła poszedłem do Lewiatana, który jest tam naprzeciwko. Coś do picia, coś do jedzenia. A jeżeli będę chciał odwiedzić Wambierzyce, to zawsze można przyjechać. Ale kurczę, kolejny niesamowity kościół na naszej trasie. Te niespotykane schody prowadzące do kościoła. One chyba tam mają jakąś symbolikę, ale nie pamiętam. To chyba też będzie renesans. Chociaż to może być już
nie wiem, to może być barok, renesans, bardziej renesans, ale bardzo ładna architektura. Nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo, bo po prostu rzuciłem tylko okiem, przefilmowałem, potem napiłem się troszkę coli i zaczęliśmy lecieć w tą stronę. Chcemy jak najwięcej ujść. Tak jak mówię, to nie jest szlak jakiś, gdzie ja będę zwiedzał poszczególne zabytki, tylko my, naszym zadaniem jest przejść. Sławek ma bardzo duże ciśnienie na to, co mi się bardzo podoba, bo mamy mobilizację. Znając życie, gdyby nie on, to prawdopodobnie ja bym po 5, przynajmniej 6 km mniej robił dziennie. A przynajmniej bym na przykład siedział teraz w kościele, oglądał rzeźby, oglądał to miasteczko. Aha, tutaj jeżeli chodzi o oglądanie, proszę bardzo, ambona na taką polanę leśną. Mimo wszystko, mimo że się zatrzymuję, dogoniłem towarzyszy i jesteśmy znowu razem. Podobno za skroniec, a rzeczywiście jaki malutki. Widzisz? Aha. No teraz idziemy po taką górę. Takim młodnikiem. Tu między tymi gałązkami, między drzewkami. I tutaj taka bardzo wąska ścieżynka. Cały czas nas ocierają liście. Bardzo stromo. Nawet są malinki. Takie schody z korzeń, na które się można wywalić. O, robi się coraz bardziej stromo. Czy co, oddaję kamerkę do kieszeni. Ojejku. Wiem, że nie można na szlaku. Będę potem o wiele więcej pił. Bo tak, normalnie piję parę łyków na ile set tam kroków. Teraz mogę wypić pół litra coli i za chwilę mi będę znowu rozpragniony. Wyszliśmy właśnie z tego młodnika. Normalna dróżka się zrobiła. I wszędzie są rówki. Oblazły mnie całego, nie wiem czy one skaczą. O, pani już idzie. To są nasze podejścia. Teraz mieliśmy to podejście takie jedno. Wypłaszczenie troszkę w dół i potem na koniec dnia jeszcze taka górka. Praktycznie zaraz będziemy mieć limit osiągnięty i... O, co mnie tak gryzie? A, dobra. Nie, coś... Gryzie cię. Tak? Mrówkę. A, mrówkę. A, aż franie. Zamyślałem, o, mrówka. No dobra. Ile przeszliśmy już? 28 km. No, czyli jeszcze 3 km, 28 plus 3, 42. Tak jest. O, wreszcie. Wreszcie, Edysiu, zrozumiałaś tą politykę. Dobra. Nie tyle. Dobrze, no to na razie. Weszliśmy już na teren studzienno. Tu taka ciekawostka. Pług, którym odśnieżano przedtem tą drogę. Lata 90, czyli to jak ja już miałem 20 lat. I to już jest zabytek. Czyli wychodzi na to, że ja też jestem zabytkiem. Tu jeszcze też jakiś dystrybutor, jakaś studzienka. No i tu cała historia miasta, ale nie ma czasu. Proszę bardzo, zatrzymałem się na chwilę. Edyta już jest tam. Więc muszę lecieć. Bo... Można lecieć, można biec, ale zmęczenie już jest. No to nie ma co udawać. Po niemiecki krzyż. Chrześcijanie, nie przechodź przed bez pozdrowienia, pomyśl. Ale jeszcze większe wrażenie robi to potężna topola. Po prostu ogromna. Nie widziałem większej.
taka rozłożysta jeszcze na dwie części. Krzyż wpisany w takie dwie topole. Chyba, że to jest jedna. Pomnik przyrody. No nic, lecę. Ubrałem namiot. Pałatkę mam przygotowaną do ubrania w razie deszczu większego. Akurat pod koniec dnia. No i wystarczyła ta jedna chwila, kurczę, i człowiek zastał. I teraz znowu idę jak paralityk, żeby po jakieś 5 minutach wrócić znowu do normalnego tempa. Nie wiem, ile tam jest, ale chyba jeszcze jakieś porządne podejście mamy. Chyba, że już przeszliśmy, bo już straciłem rachubę. No, a w sumie najbardziej się boję tak, że przemoczyć plecaka oczywiście. No i kamerki, bo jak ją przemaczam, czy jakaś wilgoć ją wchodzi, to mi się zacina, muszę wyciągać baterię. Mam znacznie więcej roboty. Także kropi, wyłączam się. Może przestanie później. Zaczyna deszcz straszyć. Piękna, kręcąca się dłużka. Śliczna. I taki czarny wąwóz tam. Tak samo tam, takie ciemne laszysko. Ale tu jest naprawdę ciemno. Od razu wchodzimy w taką strefę mroku. Taki wąwóz. Wiem, może ma do 3 metrów. Gdzieniegdzie sterczą jakieś kamienie. To taki biały, może to będzie wapień nawet. Deszcz się rozpadał. Póki co te buczyny mnie chronią. Ale za czas zacznie przeciekać pewnie. Ale proszę zobaczyć. Wyszliśmy z tego ostrego podejścia, z tego dosłownie mroku. I góry Stołowe wydają się o wiele, wiele bardziej takie przerażające niż Karkonosze, gdzie byliśmy, niż te poprzednie wszystkie pasma. I tu na tą kładkę taka siermiężna kapliczka, a tam w oddali grzmi. To nie jest nic dobrego, a my jesteśmy na szczycie góry. I tak nas witają góry Stołowe. Na szczęście nie leje. To jest chyba najważniejsze. I nie jesteśmy też w jakiejś strefie otwartej. Nad nami są bardzo wysokie drzewa. Zresztą pierwszy raz widzę takie drzewa obumarłe. Wszędzie były zdrowe. No nic, po prostu inne pasmo gór. Tak samo chyba inaczej ono jest powstało niż Karkonosze. To są wypiętrzone dno morskie. Dobra, idę. 31, prawie 2 km pękło. I teraz chcielibyśmy jakąś wiatę. Ale czy znajdziemy? Podobno jest, bo rozmawialiśmy z ludźmi, którzy szli z naprzeciwka. Są, ale czy to będzie w naszym zasięgu? Zobaczymy. Jest! Jest wiata. Tylko czy będą chcieli się tu zostać? Ja jestem na przyklejkę. Nie będę nikogo wstrzymywał. Tym bardziej, że mam energię. Spokojnie. Mógłbym jeszcze iść długo. I to dalej. Co? I co widzicie, te skały? I tam. Takie spiętrzone, długie. No jak byście to nazwali? To dla tych, co tu jeszcze nie byli. No raz, dwa, trzy, jakbyście nazwali to, co tam widzicie. I już nie będę kręcił, dopiero jak się gdzieś zatrzymamy, bo nie chcę przemoczyć sprzętu. Także, a jeszcze do tego grzmi. Pada, grzmi, jest dosyć późno.
No, na rynku znalezienie lokum nie ma szans na razie. Mijamy bardzo dużo form skalistych. Minęliśmy skalne grzyby. Teraz taką ścianę pokrytą mchem. Co chwilę coś, no ale no, nie nagrywam, ponieważ pada. A coś niesamowite. Chociaż jak ktoś chce, to może tu przyjechać zobaczyć. My pędzimy do jakiegoś miejsca noclegowego. Piętrowy grzyb. I zamek. No i słychać, jak grzmi cały czas. Proszę bardzo. Cudowna fiatka. Proszę bardzo. Pusta jeszcze do tego. Rok temu tu jeszcze byłem z Martyną i Franiem. Tu żeśmy jedli. No ekstra, po prostu rewelacja. Godzina jest 19:10, czyli uciekliśmy trochę przed deszczem, trochę przed burzą. No i mamy gdzie nocować, bo iść dalej to naprawdę zapierniczaliśmy jak motorki niezłe. No w środku to tu dwa, dwie osoby, stół, ława. To ja tu leżę. Godzina jest 19:30. Rozgrzewamy się. Wpada zupka, może jakaś herbata wpadnie później. Na szczęście nikogo tu nie mamy, jak do tej pory. Gdzie nie mam jakichś tam strasznych odcisków. I taka zupka. Tutaj jeszcze mam to, co mówiłem wcześniej. Taki instrument. My sobie tutaj na noc zamontujemy. To jest taki wykrywacz ruchu dla rybaków. I on tu możliwe, że się bardzo dobrze spisze. Daje taki sygnał, ale to później. Na razie zjem tą zupkę. Póki jeszcze łyżeczka nie schowana. Wpada jeszcze jogurcik grecki. Nie lubię, ale nie było innego w sklepie. I sobie tutaj jabłek nazbierę troszkę, żeby do tego, jak już pyszne miał. Ale mi się nie chce. Dochodzi już 9:00. Jeszcze tam takie lekkie prześwity. Zaraz jest ciemniej. A oto nasze lokum. Wrota zamknięte, także idziemy spać. O, wpada piwko i tam taki widoczek jeszcze. Proszę bardzo. Super. To jest taki.